Chciałbym na początku zobaczyć, jaki będzie poziom tego wieczoru. Wylosuję jedną karteczkę bez komentarza, po prostu wylosuję jedną, żeby jedną spalić tak na sam początek. O, jedna wypadła, to akurat tą, co wypadła. Donald Tusk w ciele Morawieckiego, czy odwrotnie? No i warto ją spalić, nie? Warto, dobrze, że akurat tu wyjebaliśmy, bo... Akurat to nas nie interesuje dzisiaj. Nie, no zobaczymy, będziemy otwarci na wasze karteczki, ale to z moim gościem. Mój wspaniały ziom, mój mentor stand-upowy, niesamowita przyjemność, że mogę gościć w tym formacie. Dajcie mu wielkie brawa. Przed wami Kacper Ruciński! Wielkie brawa! Thank you! Dagi. Thank you, Wembley! Możesz wylosować. Zrobi nam jako... miny, wiesz, fajnie będzie. Się boję, wiesz, pierwsza kartka. Już pierwszą mamy za sobą. Tak, to jest bardzo dobre to było, co zrobiłeś, wiesz? Dziękuję bardzo. Czytam. Czy twój stary był pracownikiem miesiąca w pralni, skoro prał cię jak pojebany? No dobrze, no, czyli przemoc wobec dzieci jako pierwszy temat. Ale widzisz, że to pytanie jest już tendencyjne, kurwa, nie? Że ktoś wie, że mnie tak. Stary brał, nie? I że był jak tak pojebany, kurwa, nie? Sobie to wyobraź. To nie jest zwykły stary, który bije swoje dziecko. Jakby inni starzy przychodzą do niego na tak. Szkolenia. On mówi, ty uderzasz je kablem? Patrz na to, kurwa, i podpala pochodnie i mówi, teraz zobaczysz, jak się napierdala, jak pojebany. Były pralnie, tak. Miesiąca. Ja myślałem, że pralnie same pracują. No nie wszystkie, stary, co ty teraz? A nie jest tak, że nawet jak pralnia jest automatyczna, to ktoś musi tam przyjść? Po co? Raz w miesiącu? Po co? Sprawdzić, czy skarpeta nie została, czy ktoś nie zostawił prania i wyszedł. Czy kogoś nie zamordowano, bo wiesz, że to są ludzie. Bo człowiek przyjdzie i jest ignorantem, bo on przyszedł wyprać. To, że tu leży zakrwawione ciało, to go nie obchodzi. To nie jest... On się nad tym nie zastanawia. On po prostu wybierze, wysuszy i wyjdzie. Po to między innymi jest też pracownik pralni, który przychodzi i mówi o ciało. I przychodzi raz na miesiąc. Dlatego jest miesiąca, podejrzewam. To powinien być pracownik dnia miesiąca. Pracownik ostatniego dnia miesiąca. Dokładnie. No... Nie wiem. No. A i druga część pytania, tak? Czyli... Tak. Twój tato cię bił? Nie, z tego co pamiętam. Czyli ale bił dużo cię tak, nie pamiętam. Bił cię tak mocno, żebyś nie pamiętał. Tak. Czyli w tył głowy. No. Nie pamiętam, bo był bardzo wkurwiony, potem nie pamiętam i potem się budziłem w szpitalu. Można to puścić w ogóle tak? Normalnie co to znaczy? W internecie? Że? No, że ja mówię, że mój stary mnie bił. Wyobrażasz sobie w ogóle, nie tak, wiem. Jak są te... Co? Sprawdźmy to, nie? Jak są te shorty na YouTubie, nie? One są często bez kontekstu, tam jest minutka. I jest short, wiesz, format z kartki. I ja mówię, no bił mnie stary, tak mocno stary, że wiesz. I to jest, leci to w internet. Co było pierwsze? Kura czy jajko? Podaj wytłumaczenie, dlaczego tak sądzisz. Kura. No i co? Dlaczego tak twierdzę? No i po karteczce, nie? Fajnie, że Kacper... Dlaczego tak twierdzę? Bo przecież ten... Co, jajko? Stworzysz jajko, ty? Jajko? Skąd jajko? A kura. Stwarzasz zwierzęta, tak? Jeżeli stwarzasz. No bo... No pytanie, tak? Ktoś stworzył co? Wszystko, nie? No. Tam po kolei, w jakiejś tam kolejności, nie? Tak, no. Ewolucja, tak? Tak. Wszystko, tak? My, sapiensi, tak? Jesteśmy od czego? Od jakiejś tam małej komórki, tak? Tak, my no. Sapiensi, no. No, no, no. Nigdy się tak nie określałem, ale no. Sapiensi? Sapiensi, no. Jesteś sapiensem, no. No, wiesz, fajna ta, na przykład klub piłkarski, nie? Sapiensi. Wejherowo. Ty za kim sapiensi. Ty jesteś, kurwa? Za Wisłą czy za sapiensami? No. Ty jesteś homo czy sapiens, kurwa? Za kim ty jesteś? Ty. I te przyśpiewki, ty. Ty, a dlaczego my weszliśmy, hej, ty, w takie, kurwa? Są najlepsi. Poczekaj, ty, dlaczego my teraz jesteśmy, kurwa, pod blokiem, ty? Co się stało, że ty teraz, my mamy jakiś taki dziwny dialekt, ty. Ja mam normalny ton, Michał, co się z tobą dzieje? Ja normalnie gadam. Te. Co ty mówisz, ty tak zawsze gadasz? No ja normalnie tak gadam zawsze. Te. Jak gadam o klubach piłkarskich, nie? A to zależy... Bo jak gadam o kościele, to...
Zależy, o czym gadam, nie? A jak gadasz o seksie, to mówisz w ten sposób? Nie. A. Chciałem zobaczyć. Ja uprawiam inaczej seks niż ty najwidoczniej. No. Bo to ciebie. To nie jest takie, że kurwa, co? No. Ty nie byłeś... To zależy, czy ciebie ruchają, czy ty ruchasz. No, dokładnie tak. Więc no. Byłeś pracownikiem miesiąca w... na zakrystii. W pralni. Ministrant miesiąca. Chodziłem po kolędzie, stary. Co? Chodziłem po kolędzie, wiesz, że było coś takiego, że jak byłeś dobrym ministrantem, to potem w nagrodę mogłeś chodzić po kolędzie i mogłeś chodzić z księdzem i ale ile dni, po kolędzie chodziłeś i po co? 3 dni po kolędzie. Kolędę się skończyło i 3 dni potem dopiero mogłem chodzić, bo tak mi wyruchali, że w ogóle dopiero 3 dni po kolędzie mogłem chodzić. Nie no, ale... po kolędzie, no wiesz jak się chodzi po kolędzie. Ja nie? Wiem jak się chodzi po kolędzie, tylko że z tej drugiej strony widzę jak chodzą. Widziałem jak chodzili po kolędzie. Ale pomyślałem sobie, że ty byłeś tak dobrym ministrantem. Czy był też zły ministrant, że ty przychodziłeś i przyjmą państwo kolędę? I ludzie nie. Bo zaraz przyjdzie tu zły ministrant, nie? I się skończą żarty, kurwa. Ja jestem taki, dobrym ministrantem. Taki, który po prostu was proszę, tak? Po prostu was proszę jak ludzi, tak? Jak człowiek ludzi. A zaraz przyjdzie zły ministrant, nie? No. Dzisiaj no, Betlejemcy wśród na tej ciszy. I co mówię sobie palce? No. Dobra. A ile ty, jak ty te karteczki losujesz, że ja nie widzę tego? Kurwa, dla mnie to jest jakaś magia. Jak mrugasz, to sięgam. No dokładnie. Ty co chwilę robisz... Następna karteczka. Słuchaj. Ty masz je w kieszeni? Ty masz swoje przygotowane, tak, żebyś ty był przygotowany? Na początku miałeś pomysł, że do oka, nie? Ty jesteś pojebany jednak. No. Poczekaj, spod napleta wyciągnę. Zobaczę, że... No, pewnie będzie rozmazane pismo. Dlaczego cukier jest słodki? O, to jest ciekawe pytanie. No, ciekawy człowiek, jeżeli takie pytania go interesują, nie? Tak, bo tutaj, że... wiesz jaki był komunikat? Jeżeli, nie wiem. To, jeżeli jest jakieś pytanie, które zawsze chciałeś zadać i zawsze się bałeś zadać. Dlaczego cukier jest słodki? On nigdy nie wie, całe życie nie wiedział, ta osoba całe życie nie wiedziała, ale wstydziła się kogoś zapytać. No, bo no ale dziwisz się, nie? Wyszłoby na durnia. A tak nie. Ale tak jest anonimowa i być może jest, wiesz... Ja myślę, że gdybym dobrze spojrzał w oczy ludziom, bym znalazł tę osobę, która dokładnie... Ja myślę, że po kolorze twarzy teraz skóry i, możemy... i ona po prostu patrzy i... No na pewno byś rozpoznał, no ale nie chce mi się, wiesz, tak chodzić, wiesz, to 100 osób jest, tak? Ale na pewno też miałeś takie rzeczy, że późno się dowiedziałeś na przykład. Że cukier wszyscy... jest słodki? No. Jakie to było zaskoczenie. Nie, ale czy miałeś taką rzecz, że na przykład przypominasz sobie, że dopiero w dorosłym życiu sobie ogarnąłeś, ty faktycznie, nigdy o tym nie pomyślałem, wszyscy o tym wiedzą. No i mam jedną taką rzecz. Jaka to jest rzecz? Bo w 1 z 10 była kategoria dania i napoje. I ja byłem przekonany, że chodzi o napoje Danii. Byłem przekonany, do dosyć późnego wieku nawet powiem. Że dania i napoje? Dania i napoje. Mhm. No, czyli, no, że będzie pytanie albo o państwo, albo o płyny. Nie, dania i napoje, czyli o napoje Danii. I mało tego, było pytanie, napój z mleka końskiego, nie? Kumys, nie? I ja byłem przekonany chyba przez 15 lat, że kumys jest duńskim napojem. Wyobraź sobie moją minę, jak skumałem dania i napoje. Ale też było, ktoś napisał Juvenalia i skreślił. Juvenalia skreślił? Tak. I jakim zwierzęciem jest Goofy? No, to ktoś już ma ładnie, kurwa. Pod kopułą. Juvenalia... Nie, kurwa, o Goofiego jednak, o Goofiego. O Goofiego spytam. Juvenalia to będzie za proste, to będzie... Juvenalia to nawet nie jest chyba pytanie. To jest chyba... rzeczownik. To jest wydarzenie. Wydarzenie w maju. Może teraz ty wylosuj. No pewnie, no myślałem, że ty po prostu... Też nie będę patrzył, będę udawał, no, że ta, to jasne, nie wiem. Dobra, ty... Nie ty musisz, skąd to masz? Nie musisz mnie poniżać. Że sobie usiądę. Wycieczka 14 nieznanych osób w góry w klimatach techno. Co? Weź to przecież.
czytać. Ja to dobrze czytam. Wycieczka 14 nieznanych osób w góry. 14. 14. Kogoś interesuje dokładnie, kurwa, 14. Bo 13 sobie wyobrażam, ale 14 jest zaparzyście. Rozumiesz? Jest zaparzyście. Ile to jest namiotów? Czy mają namioty? Czy są w stanie się zmieścić na jednej półce skalnej, kurwa, ze swoimi namiotami? W klimacie techno. W klimacie techno. Klimat techno, to jest najczęściej spotykany klimat w górach. Tak, idziesz w góry i od chyba tak. 2200 jest... Mhm. Już wiesz, że to jest... Tak, i to jest 200. Hop, tak, hop, tak. Bo jest tak dokładnie. Wysokie ciśnienie ci w uszach, po prostu tak szczyka, tak. Nie? Wyżej jest tylko dubstep. No, może odegrajmy tę scenę. Nie, no to musi wyglądać tak, że idą, kurwa... Jesteśmy już na tej półce skalnej i jak odegramy 14 nieznanych nie, sobie osób? Nie, jak na półce skalnej? A, my jesteśmy idziemy, dopiero kurwa. Kurwa, pod dopiero... Górę. Jak się idzie pod górę? My idziemy w góry, nie pod górę. Bo w góry się idzie pod górę, człowieku. Nie zawsze. Mało tego się... A, poczekaj. Czy byłeś czasami rozjebany, że schodziłeś w dół w górach i dalej szedłeś w góry? Czasami nie. Się schodzi ze szczytu i masz tak, kurwa, dalej jestem w górach. Nie, po prostu zawracasz. Jeżeli chcesz iść w góry, idziesz w górę. To jest proste. W doły idziesz w dół. Słuchaj, idziemy no. I nie możemy iść w tym kierunku, w którym teraz idziemy, bo idziemy w swoją stronę. Mio. Ty wracasz właśnie, ty idziesz w dół. Nie, po prostu tu jest szczyt, my się wspinamy z dwóch różnych stron. No dobra, ale ty jesteś 14 i ja jestem już 14, czy 7 i 7? Nie wiem. Dobra, nie wiem, ja też nie wiem. W ogóle to wiele osób straciłem z oczu tam na 1800. W ogóle po chuj nam krzesła w górach, nie? To jest też ciekawe. Stary, wiesz jak nogi bolą? No nie masz pojęcia, człowieku. Ale mogliśmy jakieś składane wziąć, rozumiesz? Stary. Dlaczego my kurwa hokery z klubu ze ścianek? Ciebie to cię zastanawia? Krzesła? Dlaczego mamy? Dlaczego my nie mamy starych plecaków, kurwa? Z góry idziemy. W krótkich koszulkach, kurwa. No dobra, idziemy. Daj, spokój. Ja chcę pobić rekord. Ja idę w śnieżycy. Ja mam luz, ja bez. Stary, no... Ja pierdolę. Gdzie ty jesteś? W jakiejś kurwa jaskini? Ja jestem w klimacie disco polo, stary. Ja mam czysto. Ja mam... Ja nie mam żadnych przeszkód. Po prostu jest prosto, łatwo, jest klimat disco polo. Wszystko rozumiem, jest prosto. Wiem, jak iść. Nie mam nawet żadnych kamyczków pod stopami. Po prostu idę sobie. Dobra. Słyszysz ten strumyk? To jest strumyk? Wiater! To jest chyba twój kolega od Disco Polo. To jest mój kolega z Podkarpacia. To jest szef waszej ekipy. Wszyscy wzięli krzesła? Dobra! Idziemy! Uwaga na wiater w górach. To jeżeli jest wiater, to jest wichr. Wtedy. Jest wiater i wichr. Mm. Masz kartkę? Tak. Dlaczego szatnia jest obowiązkowa? Co? A tu jest szatnia obowiązkowa? Nie. Tu jest szatnia? Nieobowiązkowa. A tam jedna dziewczyna mówi, no? I wszyscy, nie. To kto mnie skasował, kurwa? Jakiś typ, kurwa, przy tym drugim wejściu. Tak, kurtka, 5 zł. Nie ona się odwraca, on. Tak. I 5 zł do kieszeni. Bo jeszcze mu dała 5 zł, kurwa. Czyli nie jest obowiązkowa, ale jest dostępna. Jest płatna? Ile trzeba zapłacić? 4 zł. Wszyscy wiedzą poza tobą. Ale wiesz, dlaczego ty nie wiesz, nie? No. Skitrałaś sobie, nie? Kurteczkę tam z tyłu. No w swetrze przyszła po prostu i ma takie wyjebane mam w szatni. Ona jest nieobowiązkowa, jeżeli nie będziesz miał nic do szatni, kurwa. Właśnie. Nie, kurwa, 5 zł i masz. Nic nie jest obowiązkowe, człowieku. Kurtki zimą? Kto powie, że są obowiązkowe? Absolutnie, kurwa. Nie, mogę iść w swetrze, mogę iść bez swetra, ja będę chciał. Macie techno, kurwa, i cały czas jest ciepło. Mogę iść z krzesłem, ja będę chciała swoim. No, jak dobra. Masz? Jaką masz? Dlaczego piloci kamikadze zakładają hełmy? To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiem. Już? Tak, no. Reprezentacja Polski w piłkę nożną. Dlaczego oni nie mają hełmów? Bo to są już zakute łby. Dawaj na hełm!
Gdyby faktycznie, rozumiesz, gdyby reprezentacja Polski miała wybór, albo wygrywacie mecz, albo jesteście kamikadze. Rozumiesz, że albo jedziecie na mecz i wygrywacie, albo kurwa po was. To jest misja w jedną stronę, po wygraną albo po śmierć. No to jest dobre, no to jest dobre. I myślisz, żeby lepiej grali, tak? Że to o to chodzi? Tak? Myślę, że zagraliby... Motywacja, że zginiesz? Myślę, że zagraliby lepiej raz. Ale poczekaj, a gdzie oni by... Ale gdzie? Byśmy mieli tak jak z Francją, nie? Przejebali, ale zagrali dobrze i to nam wystarczy. Czy to by nam nie wystarczyło, żebyśmy wspominali wtedy, a pamiętacie, jak w 79... No właśnie, my wspominamy stary 70... któryś? Siódmy? Czwarty. Trzeci. No zależy, wiesz. Jak Tomaszewski wybronił kartę? Który? 39. No, jak Tomaszewski wybronił tczew. No tak, no. To jest dobry pomysł i zastanawiam się, na ile oni by rzeczywiście chcieli dobrze zagrać, ale też się zastanawiam, czy gdzie oni by wtedy, jak na przykład zagrali jednak chujowo, to i muszą być kamikaze. To gdzie lecą? W sensie, co jest celem? Celem jest kraj tej reprezentacji, z którą przegrali. To jak źle będzie grała ta reprezentacja? Dokładnie. Bo nie, no. Rozumiesz, tak. Czyli wiesz tak, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Nasi piłkarze grają dobrze. Tamci źle. Nie chcą poświęcić obywateli. Tak. Więc specjalnie się podkładają. Cały czas wygrywamy, mamy mistrzostwa świata. Ale wiesz, jak działa polski piłkarz? Sztos pomysł. Tylko zapomniałeś, jak działa polski piłkarz. No. Polski piłkarz rozkminił już, że oni będą grali chujowo, żeby przegrać. Więc robi na luzie. I przegrywają, rozumiesz? I tamci są na nich tak wkurwieni, oni mówią, stary, my leżymy i tak wygrywamy, co wy robicie? A nasi, wiesz... Bo akurat bramkarz też się, kurwa, położył i wybronił. No. A ja mu po ziemi, kurwa. Nie można mu pod nogami, kurwa, strzelić, jak on leży. Jaki kolor ma lustro? Odpowiedz na to pytanie. Na które? Jaki kolor ma lustro? Zależy, czy z przodu, czy z tyłu. Jaki z tyłu? Z tyłu lustro, jaki ma kolor? Zależy, jaką farbą pomalowali. Naturalnie, bez farby. Bez farby? Jesteś to jest szyba. Co? To tak to działa? No, tak. Masz szybę i malujesz od tyłu lustrem? I jest lustrem. Jest farba o kolorze lustra po prostu? Myślę, że człowiek od pytania o cukier jest teraz... What? On się, kurwa, tyle dowiedział dzisiaj. Kurwa, on fakultet zrobi dzisiaj. On ma tak... Jezus, ja chyba dostałem jakiegoś magistra dzisiaj po kartkę. Ale mnie głowa boli. Ja myślałem, że tylko pójdę do klubu na AGH, a nie, że skończę AGH od razu. Kurwa, co tam się dzieje? Polecam ten wieczór. Co pośmiane, ale co dowiedziane to jest. Jezus. Proszę. Weganizm. Dobrze. No, ja, temat rzeka. Tak. A się żąda. Temat rzeka, ale taka, wiesz, bez ryb. Myślałeś kiedyś, żeby być weganinem? Stary, teraz w piątek zjadłem, pierwszy raz robiłem sobie śniadanko takie wegańskie. Pierwszy raz się skusiłem na to, bo ja mam gościa, z którym jeżdżę na supporty, Tomek Machnicki. I on jest weganinem, wegetarianinem, nie wiem do końca. Nie wiesz do końca? Nie wiem do końca, no, okay. Bo też je mięso. On właśnie to jest ten, kurwa... Czyli on jest weganinem nie do końca. Taki niepraktykujący. No, żyjem taki... tylko warzywa i mięso. On wierzy, że jakby tylko jadł warzywa, to byłby dobrym człowiekiem, ale tak wierzysz? Tak. Okay. Nie, no stara się nie jeść mięsa po prostu. Oczywiście, jeżeli jest wybór, żeby zjeść mięso albo kamień, to jednak nie je kamienia, bo jednak ma duszę kamień. Czyli zjadłeś śniadanie w piątek. Tak. I wegańskie. To co to było? Zrobiłem sobie burgera wegańskiego, nie wiem, to było coś a la mięso, tak się nazywało, dlatego mnie skusiło. Zrobiłem sobie burgera pyszny i do wczoraj, do 22 srałem i żygałem na zmianę. Okej. Więc polecam tę dietę. I to są Czyli moje... wyszło ci, że nie jesteś weganinem. Tak, no. To od razu można sprawdzić, no. Zrobiłem sobie test i faktycznie wyszło mi, że to nie jest dla mnie, no. No. A jakie to było ala mięsa? Czy to było ala wołowina, ala kurczak? Ala wołowina. Ala wołowina. Ala wołowina, okay. No. A bułka była z czego? Z Kauflanda.
Nie wiem, czy Kaufland nie jest wegański przypadkiem, wiesz? Nie jest wegański. Kaufland? Nie. Nie chyba. Nie jest. Więc zjadłeś chujowe mięso z bułką, która i tak sprawia, że tam jest na przykład... Mhm. Nie. Ale ten burger uratował boczek jednak. Kumasz, być takim typem, że robisz sobie burgera wegańskiego, a ja jeszcze boczuś tylko. Co? Boczuś nie jest wegetariański. Coś ala boczek. Tak, no. Boczniak. To jest ala boczek. Weganizm jest dla mnie bardzo dużą zagadką taką, że to jest, no już to, dla mnie to jest taki hardcore już, no. Ja na przykład chyba nie mógłbym być weganinem, bo ja nie znoszę takiego jedzenia, w sensie cały czas jest, nie wiem, mi się to wydaje, że cały czas jest jakąś ciecierzycę, soję, fasolę. Nie tak w diecie mięsożernej, że cały czas jesz kurczaka, albo wołowinę, albo wieprzowinę, albo kurczaka, albo wieprzowinę, albo wołowinę. Jest zupełnie inaczej, nie? Albo rybę, albo królika, albo kaczkę, albo sarnę, albo dzika. Jezus. Jest trochę tego, nie? Ile ty zwierząt wpierdalasz? No nie naraz. Ty jesteś złym człowiekiem. Zresztą dobrze, ala dzika, no. Nie. To mówi się locha. Locha. Ala dzika. No, aloha. Aloha. Aloha to jest cześć, tak? Po hawajsku. Tak. Czy jeżeli aloha jest cześć po hawajsku, to eść to jest świnia po hawajsku. Rozkmin to. Aha. Mhm. Wiesz, no ja lubię, wiesz, języki obce. I ile znasz języków obcych? Zależy w jakim stopniu, tak? No w jakim stopniu, tak? No ile znasz nazw języków? Znam trochę japoński, znam trochę rosyjski, znam niemiecki, francuski, hiszpański. No. Ale tylko z nazwy, czy bardziej? Nie, też? Bardziej. Bardziej też? No. To coś po japońsku. Arigato. No i co? Czy arigato to jest to samo co aloha po hawajsku? Nie. Okej, okay. Co to znaczy? Dziękuję. Arigato? Dziękuję. Ktoś ma tłumacza Google włączonego z opóźnieniem. Czy ktoś mnie właśnie poprawił tym samym, co ja powiedziałem? Nie, bo ty powiedziałeś przez e. Kumasz, jak wkurwiający musi być taki typ w towarzystwie? Stoi za Belgii, Bruksela. Bruksela! Nie, bo on powiedział przez e na końcu. No ja wiem, dziękuję. Dziękuję, a tak. Powiedział dziękuję. Ale akurat to jest dziękuję, bo arigatą by było dziękuję. Kurwa, naprawdę... miałem ten sam żart. No. No, no zna się no języki, no przecież co? Nie znasz nic po japońsku? Nie znam nic nawet po angielsku, stary. Konnichiwa? Konnichiwa? No. A to znam tego typa. Konnichiwa to jest koniczyna. Elegancko. Jezu, no wiedziałem. Co masz, co? Masz kolejne pytanie? Ale poszłaś po pytanie gdzieś? A dobra. To chcesz nam dać i być już nieanonimową właścicielką pytania? Nie. A jak to chcesz zrobić? W przerwie i zamieszasz? Dobra. Czy zamkniemy oczy po prostu i nam dasz i... I się przesiądziesz gdzieś i my nie będziemy już wiedzieć, kto to był. Wrzuć i... Bo jestem bardzo ciekawy teraz tej kartki. To musi być anonimowa kartka, czy nie będziemy do ciebie wracać z tą kartką? Chcesz po prostu nam dać? Daj tą kartkę. Może? Tak? Możemy to zrobić? Dobra. Okay. Nie odwracaj się, żeby nie widzieli twojej twarzy, żebyś duża była... Duża odwaga. Ty, ale jest na tym, na... Jak masz na imię? Cenzura, bardzo ładnie. Cenzia. Na paragonie to napisała? Na paragonie i to ten, na takim białym. Koniec rolki. Pewnie pracuje na kasie i jaki kolor ma paragon? Nie. Na kanapce najpierw ser szynka, czy szynka potem ser? O kurwa. Powiem ci, że ja bym się wstydził zadać takie pytanie, kurwa, nie na anonimowo. Normalnie to, co zrobiłaś ze sobą teraz, to jest... Nie będzie przerwy w takim razie. Kurwa, będą zamieszki teraz. Jezus, co ty wywołałeś, dziewczyno, teraz? Że ty nie masz wstydu w ogóle zadawać takie pytania. Najpierw masłem smarujesz talerz. Oczywiście, no, Michał... że ser, szynka. Oczywiście, że na początku szynka, ser, potem szynka. Ser, szynka, no oczywiście, że na początku szynka, ser. Szynka, ser. Jak kurwa możesz, jak możesz zasłaniać szynkę serem? Jak możesz kurwa, czekaj, bo się wkurwiłem.
Jak? To jest twoje krzesło, że takie szanujesz? Przepraszam. Ono kurwa było w górach, ono przeszło już naprawdę dużo rzeczy. Największe bogactwo na kanapce to jest mięso, to jest największe bogactwo. Mm-hmm. Albo ala mięso. I przykrywasz to z serem, naprawdę? No chyba, że robisz tosta. Chyba, że robisz tosta, to wtedy przykrywasz serem, żeby to się ładnie rozpłynęło. Ale jak nie robisz tosta, to nie możesz przykryć serem. No nie! Dlaczego? Bo szynce będzie zimno. Za gorąco, kurwa. Szynka idzie na górę. Głosujmy, no tak, no i... Nie. Nie, no poczekaj, bo... Nie. Ser i wtedy na ser elegancko możesz keczupem polać, albo pomidorka dać. Pomidorek bardziej pasuje do sera niż do szynki. No nikt nie, tak. Nie, to jest nieprawda. O, koleżanki się kłócą. Nie pierdol, cenzura. Warzywa są najlepszym dodatkiem do mięsa i sam to powinieneś wiedzieć, skoro tak lubisz mięso. Więc kładziemy warzywa oczywiście, że na mięsie. A poza tym kanapkę układasz według tego, jak bardzo próbujesz wykorzystywać zwierzęta. Czyli na początku dajesz chleb, czy to jest pszenica, to tam nie ma w ogóle zwierzęta, nie mają, co najwyżej pracowały na roli, to jest tyle. Potem masz ser, czyli przetwory pochodzące od zwierząt, a potem masz zwierzynę, kurwa. Rozumiesz, to jest hierarchia, to jest piramida. All right. Piramida cierpienia zwierzęcia, to jest kanapka. A wystarczy dać jeszcze chleb na koniec i chuj wie. Dokąd tupta nocą jesz? Dokąd, a przepraszam, dokąd, czekaj, dokąd bo tam jeszcze... Nocą? Tam jest coś jeszcze? Tak, dokąd tupta nocą jesz w klimacie techno. Zapomniałem, przepraszam, tutaj było... Tak, to było... Nie, dokąd tupta nocą jesz? Dokąd tupta nocą jesz? No siku pewnie, nie? Wstał i idzie siku nocą. Tak myślę. Gdzie jesz ma penisa? Gdzie jesz ma nie... Stary, jesz ma 15 penisów i to są kolce. Stary, nie wiedziałeś o tym? Jeże mają 15 kolców tylko? To mnie nie, zastanowiło. Więcej. Mhm. 50. Jeszcze więcej, więcej, stary. Chyba więcej. 500. No. 500 kolcy. 500 kolców. 500 kolcy. Bracia kolce. Czy w takim razie one sikają naraz, czy muszą pojedynczo każdy siusiak odsikiwać? No dobre pytanie, nie? Skąd mam wiedzieć? Może... Widziałeś kiedyś jeża, który sika? Ja myślę, że to jest odwrotnie, jak facet sika na przykład na drzewo, nie? Mhm. No to jeż jakby jest tyłem i tak się trzyma na przykład, za tego, za którego akurat sika. Mhm. Czy musi się trzymać, to jest też pytanie, czy musi się trzymać za konkretnego... Raczej nie sięgnie, bo się ukuje kutasem, kolcem. Że robi... Jak co? Jak szczepnie. No to ja myślę, że on robi i jest szczepnięte. Jest szczepnięte, no. Do ostatniej kropki. Ja kiedyś widziałem jeża pokrytego rosą. A widzisz, nie szczepnął. Farbowany lis. Kobiety starsze się malują czasem, włosy mają, nie? Takie lisie. Albo, co jest bardzo popierdolone, że mają niebieskie włosy, nie? Ach, skojarzysz tak, takie coś? Tak, no. Albo zielone nagle, no. Co to się dzieje, ty? Nie wiesz, co to się dzieje? No nie wiem, coś tam z tlenem? Tak, są, ogólnie starsze osoby są niedotlenione i wtedy jest... I do włosów nie dochodzi i one się... Tam reakcja chemiczna. Nie, co tam się dzieje, wiesz? Chodzi o to, że farba, jeżeli się połączy z daną siwizną, to wtedy dopiero wychodzi, jaki będzie kolor. Więc one sobie farbują na ten kolor, ale po prostu siwizna mówi, nie. Aha, siwizna to daltonista, że siwizna nie wie, jaki to jest kolor, w sensie myli go, tak? Czyli ty robisz na czerwono włosy i te włosy myślą, że to jest zielone, więc się farbują na zielone i masz, co to kurwa, jestem zieloną. I dlatego noszą te berety, nie? Mówią, no ja się tak nie pokażę, kurwa, teraz ludziom. Ale poczekaj, bo ja rozumiem, że się farbujesz włosy i wychodzi ci jakiś kolor na siwiznie, ale mi chodzi o to, że masz siwe włosy i one są gdzieś w jednym miejscu niebieskie nagle. No poważnie, także... Jak w jednym miejscu? No tak, że jest jakiś taki... Ja słyszałem o łysieniu plackowatym, ale nie o farbowaniu włosów plackowatym, to by było dziwne. No dlatego się pytam, o co chodzi, no człowieku. Nie, to po całych włosach, no chyba, że chciała sobie zrobić, nie wiem, kurwa... Na próbę! Tak, no. Mówię, ja wiem, co się dzieje, kurwa, z tym farbowaniem. Weź mi zrób tu tylko, zobaczyłem, jaki to jest w ogóle kolor. Tak jak czasami się kremy testuje, nie? Czy zielony, no i dobra, i nie robię, wiedziałam, kurwa. I chodzi z takim plackiem zielonym. Wiesz, jak mnie chciał wyjebać normalnie?
To jest brobordo i jest farbowany list, kurwa, na zielono. I... Tak się robi. Dobra, czekaj, bo wylosowałem teraz paragon naprawdę z Biedronki. Naprawdę wylosowałeś paragon. Tak, no. No to czytaj, co jest na paragonie. No. Sprawdźmy profil osoby. Co jest? Warzywa na patelnię i tutaj no, rabat. No, leniuszek. No, dalej. Ale to z rabatem. Nawet nie wiedziałem, że jest rabat na warzywa na patelnię. No pewnie przy 0%. Wkład Air Week. Ogórek szklany luz. Że luzik, no, spoko. Po co? Szklany? Ogórek szklany? Ogórek szklany? Co to jest, kurwa, ogórek szklany, Michał? No, masz różne takie... I stawiasz go na komodzie jako, kurwa, jakiś tak, gift? No. Martwa natura. No, nie ewidentnie jest martwa, jest ze szkła. No, a jaki ma kolor? Jeżeli... Zielone. Czyli nie. Ten ogórek jest lustrem? Tak. Pomidor gałązka luz? Też rabat? Bez sensu brać gałązkę, kurwa, tego się nie je. Ona chciała akurat tylko, dlatego jest rabat, minus... Nie, bo tu pani kasjerka pyta, gałązka, pomidor, luz? Luz. No i wpisała i... Szklany ogórek, luz? Luzik, może być szklany ogórek, kupię dzisiaj wszystko, co mi pani wepchnie. Filet z piersi K? 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 To jest, kurwa, jakiś podejrzany kurczak? Nie możemy powiedzieć kurczak, to jest po prostu K, oskarżony o zbieg z wolnego wybiegu, kurwa, uciekł na szybki wybieg i to jest karalne wśród kurczaków. Bo to też nie wiadomo, czy z piersi kurczaka, czy kobiety na przykład, bo to jest ta sama litera. Ta sama litera, a z wielkiej czy z małej? Z wielkiej. Kobieta. Z piersi kobiety. Filet? Fil. Fil. Fil z piersi K. Fil z piersi K. Takie poczucie, takie no, poczucie. Fil, albo ten, nie? Jak anioła głos. Ten fil. No dobra. Albo to jest po prostu rozmiar większy niż L. Albo mniejszy. K? To mniejszy. Rozmiar wtedy. Mniejszy niż L. Masz K, L. K. No, gdybym wiedział wcześniej, że K to jest... Ale śmieszne, bo mniejszy niż L jest M. A M jest po L. I S jest jeszcze mniejszy i jest po M. Więc K jest większy niż L. Chyba, że chodzi rzeczywiście o cycek, wtedy masz rację. Prosciutto cotto. O, lecimy tutaj w włosku kuchnię. Prosciutto cotto. Tak, szynka drobime. Drobime? Mhm, szynka drobime. Drobime? Drobime, tak się nazywa. Co to jest drobime? No chyba, że drób i mech. Szynka i drobime. Me, czyli owca. Nie, tak? Lepsze, nie, no. Koza. Koza robimy. Tak. Owca robi B. Czyli owca jest mniejsza od kozy. Jest B, a tam jest M. Ale to już nie wiem w jakiej skali. Cebula żółta. Chora? Emulsja femina. Przyprawa... Co to jest cebula żółta? Bo ja myślałem, że jest biała i czerwona. Co to jest cebula żółta? No żółta, no klasyczna cebula, to jest żółta. To jest biała, klasyczna jest biała, biała cebula. Nie, żółta to jest. Jaką masz Czyli skórkę? Biała jest jeszcze dodatkową inną cebulą? Biała jest obraną żółtą. Na pewno nie. Dokładnie tak. Cebula biała to jest cebula bez... To sprawdź, czy jest luz. No jest luz. No, czyli dobra, czyli masz rację. Ja nigdy nie wiedziałem, że będę się tak dobrze bawił na czytaniu Stary, paragonu. Bez to sensu jest... Bez sensu jest wyjmować 100 karteczek, jak można dwa paragony, kurwa, i bawimy się do rana. Jak robię nowy format z paragonu, a nie z kartki teraz. Po prostu będziemy czytać z Kacprem. Z paragonu. Co to znaczy, że jest się dobrym człowiekiem? No to jest bardzo dobre pytanie. Jaką masz egzystencjonalne, trochę filozoficzne. Jaką masz definicję, Kacper? Tak zwolnijmy teraz. Dobrego człowieka? Tak, tak zwolnijmy. Tak zupełnie na poważnie, Kacper. No, jakie są twoje Nie, no wiadomo, że na poważnie. Co ty? Kręgosłup. Jaki twój jest kręgosłup moralny, Kacper? Zróbmy mały wywiad z tobą. Nie robić na pewno ludziom rzeczy, które wiesz, że ich zranią, tak? Mhm. Robić rzeczy zgodne ze swoim sumieniem i starać się, żeby to sumienie było jak najbardziej czyste. Im dalej w las, tym jakby dalej czyste. Powinieneś napisać książkę na ten temat, bo... No, albo komiks. bardziej komiks. No i co? No i jeżeli na przykład jesteś wśród kanibali, no to dobry znaczy smaczny. Jeżeli jesteś, ale to jest bardzo rzadko. To jest bardzo rzadko. Miało być to poważnie, Kacper. No na poważnie, a co? Bądź chwilę poważny. No nie wyobrażasz sobie kanibala, który mówi, bardzo dobry jest ten Maciek. No, tak. Dobra.
Być dobrym człowiekiem znaczy patrzeć sobie w lustro. Czy wśród takim jestem dobrym człowiekiem. To nie wiem, co znaczy. Każda zła osoba mogłaby tak patrzeć w lustro. Wiem. Dlatego co to znaczy według ciebie? To może coś mnie naprowadzisz, bo może nie wiem. Ja pytam ciebie. Nie wiem, a ja pytam ciebie, więc próbowałem przecież odpowiadać, nie? Bo docenisz to, że próbowałem. To znaczy być dobrym człowiekiem. No, dobrym człowiekiem to wiesz, to znaczy, że robisz coś przestrzegać dobrze. Przekazań. Niekoniecznie. Niekoniecznie? Robisz coś, żeby nie ranić drugiej osoby na przykład. Powiedziałem to samo, Michał. Po co to robisz? Albo robisz coś dobrze i potem idziesz dalej w las i Michał, dalej nie, w las. Ja wiem od razu, co ty robisz. Widzę to w twoich oczach, widzę w twoim tonie, w tym jak siedzisz. Szydzisz ze mnie. No? A teraz co widzisz? Co czytasz z mojej teraz? Mojego ojca. Czyli to tak bił? Tak bił, no. Jak pojebany. Jak pojebany. Dziwny pracownik miesiąca akurat. To doceniali w pralni. Ja pamiętam, że kiedyś usłyszałem takie zdanie, które mi rozjebało bardzo bania. I to brzmiało... Dania i napoje. Zjebałeś mi napięcie teraz. Nie, no spoko, wiadomo. To się wytnie. Ty będziesz. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy oglądaliście kiedyś bajkę Pokémony. Nie. I tam było takie zdanie, że nie ma złych Pokémonów. Że nie ma złych Pokémonów, że nie ma, bo było, że Mewtwo jest zły. Mewtwo? Że Mewtwo to jest zły Pokémon. Czy Stew? Nie, że nie. Że, Mew. Nie, przepraszam. Bo Stew jest bardzo złym Pokémonem, ale może nie. Sorry, może nie. Inaczej, mieszam. Mewtwo jest jedynym złym Pokémonem. To było tak, że Ekans, który miał zespół R, miał Ekansa i Koffinga. I Ekans, i wydawało się, że Ekans jest zły, a potem te Pokémony się spotkały bez swoich właścicieli. I nagle Bulbozaur z Pikachu i ze Squirtle dogadali się z Ekansem i z Koffingiem, rozumiesz? Dogadywali się, razem, tak. Razem byli przy ognisku, razem jedli pieczone pianki. Pokémony było... przy ognisku? Tak. Ja i nagle było, hej, dlaczego my możemy razem współpracować? I wtedy Ekans powiedział, bo on jest wężem. Bo on ma zespół R. Boże, ja tak bardzo lubię Pokémony, że to jest najlepszy żart, jaki dzisiaj usłyszałem, naprawdę. Ja jestem tak dużym fanem Pokémonów. I Ekans, nie wiem czy wiesz, ale to jest Snake po prostu od tyłu. I tak nazwali Pokémona węża. Bardzo kreatywnie. No, pięknie, kurwa. Więc Ekans powiedział do Pikachu, że on nie jest zły, że zły jest tylko ten Pokémon, jeżeli jego pan jest zły. Alright. Bo pan nad nim panuje. I chcesz powiedzieć, że rodzice, dziecko i wtedy dziecko dalej? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że nie ma złego Pokémona. Tylko to chciałem powiedzieć. Nie mam nic pojęcia o ludziach, nie wiem. Czyli też nie ma złych ludzi. Hemoroidy u kolarzy. O Jezus. Zaleta, jest... wada. Pomaga, przeszkadza. Trochę, myślę, że jak masz hemoroidy ześ kolarzem, to chcesz jak najszybciej dojechać, kurwa, do tej mety. To prawda, no. I nawet jak uciekasz peletonowi, to on cię nie goni. Mówi, niech jedzie, kurwa. Zawsze uciekasz, bo zawsze jesteś w tej pozycji, że... Że uciekasz przed kimś. Nawet jak kogoś gonisz, to jest. Na stojąco, no. No. Nie, moim zdaniem hemoroidy dla, wiesz, dla kolarzy jest jak brak nogi dla piłkarza. Znaczy, to nie aż jest... tak? No. Aż tak? No tak. No kolarstwo... Nie, to haluksy. Na... Haluksy dla piłkarza. Poczekaj. No, na rowerze się jedzie. O kurwa, co ty mówisz? To ja mylę w ogóle sprzęt. Ja pierdolę. To jak się nazywają te buty z kołkami? To są kolarki właśnie. Hemoroidy u kolarzy. No nigdy nie usiądziesz wtedy, rozumiesz? To jest, nie będziesz mógł brać udziału, bo nie musisz siedzieć. Ty myślisz, że jakiś kolarz ma zaraz, nie wiem, ma dzisiaj, nie jutro, dzisiaj, Tour de Pologne, tak? Albo Tour de France. Mhm. I on ma nagle hemoroidy, ma, nie? Kontuzja. I co? I myślisz, że to jest dla niego kontuzja? On mówi, no słuchajcie, głupia sprawa, no nie wystartuję w Tour de Pologne. Dlaczego? Hemoroidy. No zdecydowanie no, nie, tak. Nie, ja myślę, że na maksa, kurwa. Blokada i jedziesz. Tak. Jaka blokada? No blokada, no tak jak się piłkarzom daje, jak nie mają nogi, żeby dalej grali. Blokadę. Że nie czujesz bólu. Ale czujesz, że masz nogę i biegasz bez nogi jak szalony. Żona policjantka.
No co byś zrobił, jakby twoja żona była policjantką? Albo jakbyś się dowiedział na przykład na starość, że twoja żona była policjantką przez całe życie i nie mogła ci o tym powiedzieć, stary. Stary, kurwa, no dobrze sobie. Czyli ona ci mówi, tajniakiem, tak? No takim tajniakiem, że nawet policji, ja nie wiedziałem. Nawet ty. I w ogóle lepiej, stary, kurwa, lepiej. Ty o. byłeś rozpracowywany. Odegrajmy taką scenę, dobra? Wracasz do domu, to jest twoja żona, która cię rozpracowuje. Kurwa, mamy 70 lat, ja jestem niebieska tu. Jak zbłądziłem w życiu, że tak wygląda moja żona? Błagam cię, co się wydarzyło? Do jakiego klubu ja poszedłem szukać żony? Proszę cię. Tak? Po robocie. Jeszcze cię nie widzę. Zamknięty na górny zamek. Zaczynam coś podejrzewać. Się stresuję, bo nie wiem, kiedy ja go widzę dopiero. Kochanie, wróciłem! Już mnie widzisz! Jestem w kuchni! Dobra, zapal światło! Czekaj, bo się nie widzimy! Odwieszę płaszcz. O! Hej. Co ja ubierałam? No kurwa mać. Pomyliłam. Buraki obrałam. Będą placki buraczane. Cześć. Dzisiaj mamy... Cześć. Czekaj, bo swoje krzesło zostawiłem na korytarzu. Gabciu mój. Niektórzy to krzesła biorą i w góry. Co słyszałem tam? O takich jak nieznajomych. Tam? Jak tam w robocie? A w porządku, wiesz, bo no ciężko było dzisiaj, szef nie dawał mi spokoju. Wiesz? Co ty gadasz? No, musiałem zostać godzinę dłużej, nie wiem, czy zauważyłaś, że mnie dłużej nie było. Nie wiem, czy w ogóle coś ostatnio zauważasz. Co to ma znaczyć? Nie wiem, jeżeli chcesz się kłócić, to możemy to poruszyć. No, ty ewidentnie chcesz się kłócić, więc... Ale potem odnotuj, kto zaczął tę kłótnię, tak? Dobrze. No. Więc rozumiesz, nie mam siły po prostu dzisiaj na jakieś jeszcze, wiesz, kłótnie albo coś takiego. No okej. Okay. Ja mam w chuj siły, także... Nie dasz rady. Nie dasz rady. To mnie właśnie bawi. Ja odpoczywałam właśnie po to cały tydzień. To mnie właśnie Marta interesuje w tobie. Co cię interesuje we mnie? Co ty robisz cały dzień? Jeżeli ja wracam, a ty dopiero zdążyłeś zrobić placki buraczane, bo akurat obrałeś buraki. Bo robiłam to po ciemku, żeby ci zrobić niespodziankę. Marta, czy ty mnie zdradzasz? Gorzej. Co to znaczy? Że nie mam na imię Marta. Teraz sobie... Ze mnie kpisz, tak? Żartujesz sobie. Nie, lepiej usiąść. Po to wstałem, żebyś mi to powiedziała. Wiem. Mam na imię Iwona Pawlak i jestem tajnym agentem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. W skrócie ABN. S.A. Po pierwsze, dlaczego ten typ za tobą śpiewa i gra? O co tu chodzi? Dlaczego zamówiłeś muzykę i stał za tobą w ciemności, żebyś mi o tym powiedziała? Marta, ja to nie ja wiem, ci mówię, że mam inaczej na imię, a ty się przejmujesz jakimś typem, który gra? Czy ty masz jakieś priorytety w życiu? Stąd podejrzewałem, że mnie zdradzasz, Marta. Przez typa, który gra z tyłu za mną? W ciemności, Marta? Iwona! Dziękuję, typie. Marta, ja cię nie poznaję. Ja cię nie poznaję, Marta. No, tak, bo jestem Iwona. Ja wiedziałam, że to będzie bardzo ciężka rozmowa. Tym bardziej, że ty nawet nie masz siły na kłótnie. Po prostu byłeś rozpracowywany. Marta, ja pracuję w pralni. Wiem. Dlaczego chciałaś mnie rozpracować? Co takiego robię? Co jest dla takiego... Zbyt często jesteś pracownikiem miesiąca. Wpadłeś w podejrzenia. Musieliśmy cię sprawdzić. Zajęło nam to 40 lat, ale już mogę ci powiedzieć, że jesteś czysty. No bo pracuję w pralni. Wiem!
Dlatego się śmieję, bo mi się akurat udał żart. Ale nie o to. Nie o to teraz chodzi. Niestety, ale mam jeszcze chyba gorszą rzecz ci do powiedzenia. To mi chyba Marta powiesz, jak będę już na zewnątrz. Nie nazywasz się Marek. Nie nazywam się jak? Marek. Nie nazywasz się Marek. jak to? Przecież... Nie nazywasz się Marek. 40 lat temu skasowaliśmy ci pamięć. Bo ja mam 40 lat. To się nazywa poród. W ludzkim świecie tak. Ale nie w naszym świecie. Marek, życie to jest wymysł. Nie ma czegoś takiego jak poród. Czy ktokolwiek z ludzi pamięta cokolwiek z porodu? Nie. Dlaczego? Tego nigdy nie było. Nigdy się nie urodziliśmy. Nie masz 40 lat. Masz 656 lat. To tyle, ile jesz, mokolce. Jeszcze raz dzięki wielkie, że byliście. Kacper! Dziękujemy! Michał Leja! Dzięki wielkie, byliście niesamowici. Thank you! Thank you! Do zobaczenia. Cześć!